Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w God of War Ragnarok. Witajcie, przyjaciele, nie mamy złych zamiarów. Naprowadzana kula mistyka elfów, światła, bronie miotane. Licz mi pan, kurde, z tym. Mogę to odbić? Dobra, ziomki, poziomki. Bez takich mnie tu. Elf światło z lewej! Dobra. O ty! Mnie tutaj chciał dziabnąć. Dobra. Waleczko. Niezła ta bomba. W sumie pierwszy raz użyłam teraz tego ataku, ale uważam, że naprawdę jest całkiem sympatycznie. Rozumiem już, czemu ciągle walczą. Ciemne elfy chcą, żeby duże w świetle miały spokój, a elfy światła chcą. Czekajcie, tam mamy skrzynię. Do tego to się sprowadza. Tylko które mają rację? To nie takie proste. I nie nam to oceniać. To sprawa między elfami. Mówiłem dokładnie tak samo poprzednim razem. Wiem. Dobra, chodźmy dalej w takim razie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć to miejsce, gdzie jest ta skrzynia. Gdzieś z prawej strony powinno być. Dużo tych świetlnych drzwi. Fortyfikacje. Ano, nie uśmiecha im się wizja panowania ciemnych elfów. Dobra, tutaj widzę, że tędy jakoś będzie można się przedostać w dół. Tylko którędy, kurde? Jakby to... Czekajcie... Tutaj jest za daleko, żeby w to dziabnąć. Czemu Atreus nie ma tych strzał takich, które pozwalały mu... A, dobra, tu jest przejście. Które pozwalały mu rozwalać te kryształy. O. Czemu to zeszło? Daje. Kurczę, zastanawiam się, dobra, chyba zrobię tak, że. Miejsce jest właściwe. Tak to zrobię. O, a co to? Chyba, że dołem się da. Tak jest. Perfekto. Tą drogą nie dotrzemy do ołtarza. Wiemy. Tu jest skrzynia. A, rozumiem. Wybaczcie, nie cierpię. Dobra, ale... Co mi to daje? Ej, ja mogę tu zejść? O, skomplikowane. Cwaniaczki. Atreusie, a ty nie możesz tego dziabnąć? Jakbyś się tak postarał na przykład, bo ja stąd... Coś czuję, że tak średnio. Mogę tu cokolwiek zdziałać. Twój topór musi się znaleźć po drugiej stronie kraty. To ogarniemy. A czekajcie, tu jest to do przecięcia.
drugiej stronie kraty. O! Coś tam pykło. Nie chcę cię poruszać, ale widzisz tę marmurową ścianę za kratą? Może zdołasz w nią trafić. Okej, tylko w którym miejscu dokładnie mam trafić, bo tak jakby trafiam, ale to nic nie daje. Co mi to daje? Bo nie ogarniam. Chyba, że już coś zrobiłam. No nie, no bo to się podnosi. To mi nic nie daje. Ja muszę to dziabnąć. Co to robi? Tak się zastanawiam, może na innej wysokości. To się jeszcze dodatkowo obraca. No ale teraz też nie mogę w żaden sposób uderzyć w to. Ale czy ja de facto mam w to uderzać? To mi nic nie daje. Zastanawiające. W co ja tu mam dziabnąć? Fajna zagadka, już mi się podoba, nie? Bo trzeba troszkę pomyśleć. Na pewno muszę to coś obciąć. Wyżej nie da rady. Tu jak jest odwrócone, no to faktycznie dobra. No rzucam, ale... Czy to coś robi? Nie. Chyba, że coś... No już raz uderzyłam na pewno, więc... Może to coś dało, a może nie. No mimo wszystko muszę to przeciąć jakoś. Z tej bańki nic. Atreusie, jakieś podpowiedzi, ktoś, coś? No nie mogę się też na tyle tutaj dziabnąć, żeby to zrobić. Czy w to można uderzać, żeby to ewentualnie jakoś obrócić? Też nie. Tu mi ten most jeszcze jakoś pokazuje. Więc ewentualnie, wiecie co, ja się jeszcze cofnę. To, co mnie w sumie interesuje, to czy ja z tego mostu mogę w to strzelić. Nie, tu jest za daleko. Przynajmniej z tej strony. Tu też nic nie zdziałam. A co to jest? Jakieś takie... Nie, to ewidentnie nic nie daje. Dobra, zobaczmy, czy uda nam się te drzwi otworzyć. Może zacznijmy od tego. Tak jak myślałam. Nie lepiej zatrzymać go w miejscu? Miejsce jest spoko, ale... Nie, tu musimy to obniżyć.
To muszę obrócić mimo wszystko. Może też ta zagadka jest na tyle, że tak powiem, powiązana, że ja mogę i tu dziabnąć. Ej, gdzie jest? A może tym ja muszę dziabnąć to? Chociaż nie, no nie dziabnę tego przez te kraty. Tutaj nie ma opcji. Myślałam, że jak to sobie obrócę, to mi się to uda tutaj dziabnąć, ale niekoniecznie. Ej, bez jaj, że ja tego nie mogę stąd obrócić. No to po co to jest widoczne? Serio. No dobra, no to w takim razie sobie to weźmiemy z tej banieczki. Tak, teraz dobrze. Teraz dobrze mówisz, a może ja to muszę tak zrobić? O właśnie, żeby z tej bańki dopyknąć. Kontynuujmy naszą wspinaczkę. Tak pomyślałam. Ale jeszcze dalej zastanawia mnie ta skrzynia. Nie chciałabym jej zostawiać. Bo raczej wydaje mi się, że nie powinno być żadnego... Poczekajcie! Problemu... Kurwa... Żeby ją otworzyć. Tylko kwestia... Jak? Z której strony? I co to ewentualnie będzie mi potrzebne? Ja jeszcze raz zejdę na dół. Przyjrzę się. Wtedy zdecydujemy, co z tym zrobić. No za dużo możliwości ja tutaj nie mam, bo na dobrą sprawę to albo mogę zejść na dół, to muszę jakoś przeciąć, to mogę tylko ciągnąć. Teraz w sumie pomyślałam, że... Dobra. Tu się robi niebieskie, no to jakoś tam odlatuje, ale czy to coś kurde robi? No nie. Po prostu nic nie działa. No wyżej się tego nie da podciągnąć. To jest za daleko, żeby to pyknąć. Czy tu jest jeszcze jakiś balkon ewentualnie? Bo na dobrą sprawę, tu żadnych możliwości nie ma. Tu przejść też nigdzie nie mogę. Tu jest cały czas na różowo, więc to też nic nie daje. Ja to bym sobie tu jakoś to dziabnęła, ale no nydrydy, nie? Chyba, że jest coś, czego ja nie widzę, no to na pewno w sumie, ale z której bańki i z którego miejsca? Co prawda to jest tylko czerwona skrzynia, ale po prostu... Najbardziej mnie intryguje to, co tutaj trzeba pyknąć. To otworzyliśmy. Nic tutaj u góry nie widzę takiego. Ciekawa zagadka. Co tutaj takiego trzeba zrobić?
Nie wiem, naprawdę nie wiem. Może coś się zgliczowało, ale naprawdę, jak mam być szczera, no to to była jedyna opcja, jaka mi się tam wyświetlała. Z tym... odwróceniem. No ewentualnie to jeszcze może być tylko połączone w jakiś sposób. Że mogę to dziabnąć i po prostu tutaj to jakoś może tam wpłynąć. Że ja to jakoś tam nakieruję na dół. Bo nie bez powodu to się kręci, nie? Chyba, że to się trzeba jakoś odwrócić. Chodźmy dalej, ja to muszę przemyśleć. Gdybym to obróciła... Właśnie to jest jedyna kwestia, która mi pozostaje w głowie, że ja to mogę odwrócić. Raz albo dwa. Myślę, że tak byłoby wystarczająco, żebym ewentualnie mogła to dziabnąć z tej strony. Czajcie, nie? Może to coś by dało, ale nie. Nic nie te gest. Więc nie wiem, po prostu nie wiem. Ale nic straconego i tak kiedyś się tu wrócę, więc... Masz już jakiś ulubiony wiersz Kwasira? A po co mi taki? 7 z 14. No to co? Otwieramy. Jeszcze 180 metrów nam zostało. Nie będę wam przeszkadzał. Super. Kolejny wróg z lewej! Zrobione! Jednego mamy. Drugie mają te miecze, to trzeba przyznać. Świetnie, Atreus się w bardzo dobrym momencie, bo odruszyłeś. Akurat jak chciał nas dziabnąć. Mamy to. Zaczekam po drugiej stronie. Patrzcie. Czyli teraz stąd to widzę. Cwaniaczki, kurczę, a człowiek by tam siedział godzinę i myślał, nie? O, ty nieźle skaczesz. A nie, to jest inna skrzynia. Mistyk nas nie widzi. Na ziemi jest kamień zmierzchu. I czekajcie. Może kamień zmierzchu nam z nim pomoże. Bo nie wiem, czy wszystko tu zrobiłam, co chciałam. Się jeszcze tylko rozejrzę. Tu coś jeszcze jest. Dobra, czyli tu mamy jakąś taką skrzynię. Pomieszane z poplątanym czasami, trzeba przyznać. Co by tu jeszcze? To chciała otworzyć, ale nie mogę stąd. A nie, no to ja stąd tylko tam mogę. Kratosie, weź ty się w dobrą stronę odwróć.
tędy. O. Dobra. Nice. Zaczyna coś łapać. Nigdy nie widziałem, by elfy światła tak dominowały w świątyni. To nasza sprawka. Widać, namaścili nowego strażnika świątyni. Odpowiednika Asfarta Liofura. Króla ciemnych elfów. Pewnie odszedł do światła. Dobrze jestem, czy? Tak, tutaj widzę, że jest skryte kamlotem. W co trzeba uderzyć, żeby to otworzyć? To mogłoby się odwrócić. Bo w to widzę, że nie mogę pyknąć. A jakbyśmy się cofnęli? Można przesunąć. Okej, tu mamy kryształ. Czy tak będziesz teraz bujać? Czy mi się wydaje? Dobra, ważne, że nie staje, nie? Poszło? Poszło. A, trzeba wyczuć dobry moment. Dokładnie. Ale się udało. W takim razie idziemy teraz tu. I tu kryształ był schowany, ale skrzynia jest nasza. Prosty amulet symbolizujący odrodzenie. Czy to będzie amulet? Atreus go może mieć. Runiczne wypuszczenie. Pierwsza runiczna strzała z pełnego kołczanu zadaje większe obrażenia. Ulepszenia zwiększają siłę zadawanych obrażeń. Dobra, no weźmy to. Różne rodzaje wsparcia. Gdy Atreus jest twoim towarzyszem, korzysta automatycznie ze swojej zdolności łuku. Umieszczanie w gniazdach broni różnych runicznych ataków zaowocuje unikalnymi efektami w walce. Okej, brzmi jak plan. Teraz ewentualnie... O, czekajcie, tu jeszcze mogę przejść. A, to jest to przejście, które mogłam otworzyć. Na spokojnie, nie muszę się wracać. Co to małżeństwo? Możemy iść dalej tędy. Dobrze. Ojcze, tutaj! Jakieś żarzenki widzę. Jeszcze tylko sobie luknę. No dobra, wychodzi na to, że chyba mamy wsio. Tu z kolei znowu nie mogę przejść. Ja też nie widzę tych elementów, które ewentualnie pozwoliłyby mi się tam przedostać. Jak to było w poprzednim przypadku. No to w górę. Szykuje się walka. Róbcie, co musicie. Fialfa! Jadonka. Pójdź w lewo! Szkoda, że ten mój atak... O kurde. Jeśli chodzi faktycznie o... topór, on jest naprawdę bardzo małego zasięgu, więc ja sobie jeszcze raz przeanalizuję kwestię tego drugiego, jaki nam wpadł, bo może będzie, że tak powiem, rozumiem, jak tworzą świetlne mosty. Z lepszym dystansem. Elfy też takie mają. Dobra. Zastanawiam się, gdyby ten posąg się przewrócił,
No dobrze, moi kochani, i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!